Kiedy oglądaliśmy Kevina samego w domu, będąc dziećmi, to fascynowały nas jego przygody. Kiedy oglądamy ten film jako dorośli, to fascynuje nas, co robią jego rodzice, że stać ich na taki dom. I ten dom dzisiaj zobaczymy w programie. Dom McAllisterów, dom Kevina samego w domu. Zostańcie z nami. A zatem, gdzie mieszkał Kevin? Gdzie przenosimy się co roku, siadając w drugiej połowie grudnia przed telewizorami i włączając ten film? Otóż przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Illinois, na przedmieścia Chicago, a konkretnie do miejscowości Winnetka. Miejscowość Winnetka powstała w połowie XIX wieku. To jest jedno z najzamożniejszych przedmieść w całych Stanach Zjednoczonych. No i cóż, domy, które tam są, są bardzo często takie właśnie okazałe. To są wielkie rezydencje i tak właśnie jest w przypadku domu McAllisterów. Dom został zbudowany w 1921 roku w stylu neokolonialnym, nawiązującym do stylu georgiańskiego, czyli takiego angielskiego klasycyzmu. Przyjrzyjmy się zatem domowi Kevina. Od strony ulicy budynek jest symetryczny. Składa się z głównej bryły z pięcioma osiami okiennymi i dwóch lekko cofniętych fragmentów z dużymi przeszkleniami. Budynek jest dwukondygnacyjny, ale w spadzistym dachu pojawiają się też lukarny. Na osi symetrii znajduje się wejście z ozdobnym portykiem. Fasada zwieńczona jest gzymsem koronującym. Wygląd budynku charakteryzują spokój i harmonia. To, co sprawia, że ten dom może nam się wydawać szczególnie piękny, to moim zdaniem są proporcje. Tutaj nic nie jest przesadzone. Pomimo tego, że jest dekoracja, to dom nie wydaje się udekorowany. Zwróćcie uwagę na gzyms, który jest stosunkowo niewielki w stosunku do wysokości całej fasady. Okna są idealnie, harmonijnie rozmieszczone. Białe obramienia tych okien podkreślają kolor cegły, taki ciemnorudy. Portyk z kolumnami to jest bardzo niebezpieczny element, bo jeżeli takie kolumny są za duże albo zbyt dekoracyjne, to mogą wyglądać karykaturalnie, mogą wyglądać na taki element przesady, ale tutaj on jest też dosyć mały w stosunku do reszty fasady. Te kolumny są dosyć skromne, dlatego całość wygląda elegancko. Tak więc ten klasyczny detal, klasyczne proporcje tutaj są, ale nie są przesadzone. I myślę, że to może przesądzać o tym efekcie wow i to może być powodem, dla którego twórcy filmu Kevin sam w domu wybrali właśnie tę posiadłość na miejsce akcji filmu. Chociaż nie bez znaczenia były pewnie też kolory. Ciemnoczerwona cegła skąpana w otaczającej dom zieleni, do tego lśniące okiennice. Są to kolory, które przywołują nam na myśl świąteczny nastrój. No i ten nastrój będziemy też widzieć, jak wejdziemy do środka. Co ciekawe, wnętrza, które oglądamy w filmie, to w większości nie są wnętrza tego domu. Zbudowano osobną scenografię, żeby zmieścić tam ekipę filmową i potrzebny sprzęt, ale ta scenografia bardzo nawiązuje do oryginalnych wnętrz i ma je udawać, dlatego z perspektywy widza i osoby, która nigdy tam nie pojedzie i nigdy nie będzie w tym oryginalnym domu, to nie ma większej różnicy. Takim szczególnym miejscem w tym domu jest hol ze schodami. To jest takie miejsce, które jest węzłem komunikacyjnym. Tutaj jest rozprowadzany ruch, ale też ma się wgląd w to, jak ten dom wygląda. I to wykorzystuje jeden z rabusiów, który przebrany za policjanta wchodzi do tego domu pod pretekstem, już nie pamiętam czego, w każdym razie wtedy korzystając z ogólnego rozgardiaszu wynikającego z pośpiesznego pakowania się na wyjazd do Paryża, może się dokładnie rozejrzeć, jak ten dom wygląda. Do you know where the shampoo is, Fuller? I don't live here. I don't believe in a house with this many people, there's no shampoo. Pardon me, are you a parent's home? Yeah, but they don't live here. Tracy, did you order the pizza? Buzz did. Excuse me, miss. Are your parents here? My parents live in Paris, sorry. Hi. Hi. Are your parents home? Yeah. Do they live here? No. No. Why should they? All kids, no parents. Probably a fancy orphanage. Bo z tego holu widać klatkę schodową, taką, no też charakter tych wnętrz estetyczny pasuje do zewnętrza, jest taka klasycystyczna, elegancka, ale też ma niewielką duszę, czyli taki otwór, przez który widać kawałek tego pierwszego piętra. Po prawej stronie i po lewej widać z jednej strony okazały salon, z drugiej jadalnię, za którą znajduje się kuchnia, więc z tego jednego punktu
na dole, na parterze, tuż za tym portykiem wejściowym na osi symetrii tego domu, no z tego miejsca można się doskonale rozejrzeć dookoła. No ale właśnie, już wspomniałam o charakterze takim estetycznym tego domu, no to zobaczmy, jak on wygląda. Tu też są nawiązania do takiego stylu angielskiego, pojawiają się sztukaterie, mamy bardzo klasyczne meble, dużo różnych przedmiotów, wzorzyste tapety. Ten dom wygląda, jakby miał za sobą wieloletnią historię. Widać, że ta rodzina nie wprowadziła się tutaj wczoraj. Jest miękko, przytulnie, domowo. A kolory nawiązują, no właśnie, do świąt, do gwiazdki. Warto zauważyć, że wszystkie kolory, jakie występują we wnętrzu, to są jakieś odcienie czerwieni, zieleni, uzupełnione takim odcieniem ciepłym, kremowym. To nie jest przypadek. To jest częsty zabieg w scenografii, że kolory, światło, materiały mają podbijać nastrój, mają wpływać na emocje widza, mają przekazywać też takie informacje co do na przykład tego, czy bohater jest pozytywną postacią, czy negatywną. Dlatego na przykład często jak w jakimś filmie, niekoniecznie w tym, ale w jakimkolwiek, występuje czarny charakter, to on bardzo często będzie miał twarz spowitą cieniem i będzie występował w jakimś chłodnym oświetleniu. Natomiast to, co ma delikatne wzory, ciepłe światło, miękkie, to będzie nam się kojarzyło z czymś miłym i dobrym. I taki właśnie też jest Kevin, który występuje często w czerwonym sweterku, chodzi po tym przytulnym domu, więc od razu czujemy do niego sympatię. I tak właśnie miało być, tak to zostało przewidziane przez twórców tego filmu. Ale czy takie kolory były też w prawdziwych wnętrzach domu przy Alei Lincolna 671 w Winnetce? Mogliśmy się o tym przekonać w 2015 roku, kiedy ten dom został wystawiony na sprzedaż i pojawiły się zdjęcia z wnętrz. Możemy sobie porównać, jak wygląda hall, ten ze schodami w filmie, a jak wyglądał wtedy w tym domu. No widać, że są różnice i że ten charakter tego domu był troszeczkę inny, nie taki ciepło-świąteczny, ale bardziej taki chłodno-elegancki. Dom został wtedy sprzedany za ponad 1,5 miliona dolarów, teraz jego wartość szacuje się na ponad 2 miliony dolarów, a jego powierzchnia to około 400 metrów kwadratowych. A jak ten dom wygląda teraz? No to jest prawdziwa gratka dla wszystkich fanów filmu Kevin Sam w domu, bo dom można nie tylko zobaczyć, ale także można go wynająć. Został wystawiony na Airbnb, gdzie też można zobaczyć jego zdjęcia. No i tutaj możemy porównać po raz kolejny ten sam hall z klatką schodową i widać, że teraz te osoby, które wymyśliły nową aranżację tego domu, jeszcze bardziej podkręciły to, co było charakterystyczne w filmie, czyli ten wystrój w kolorach świąt, zielony i czerwony, no to tutaj już nie budzi żadnych wątpliwości, to nie są przygaszone kolory, to jest po prostu in your face, świąteczny klimat. No cóż, no, można powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki, chociaż akurat jak ja sprawdzałam, to wszystkie terminy były zajęte, więc no cóż, jeżeli ktoś chce wynająć, to powodzenia. A skoro już mowa o świętach, no to święta to prezenty. A ja tutaj mam taki pomysł na świąteczny prezent. Mam tutaj taką książkę. To są cztery wymiary architektury Radosława Gajdy i taka książka będzie świetnym prezentem świątecznym. Jeżeli zamówicie ją do wtorku 20 grudnia, to powinna jeszcze zdążyć dojść przed świętami, a od nas w prezencie dostaniecie opakowanie prezentowe, tylko to trzeba zaznaczyć w koszyku. Opakowanie prezentowe za 0 zł do 20 grudnia i do 20 grudnia zamówienia powinny przyjść przed pierwszą gwiazdką. A tymczasem życzę wszystkim wesołych świąt, w święta się jeszcze zobaczymy, więc wchodźcie czasem na YouTube'a. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. Pa, pa!